Założyliśmy sobie tak, że projekt ma rosnąć, z gali na galę chcemy się rozpędzać, robić coraz lepsze show, coraz lepszy sport, lepsze walki. Na tej gali zobaczymy też troszeczkę więcej młodych zawodników, więcej trochę boksu olimpijskiego, ale na bardzo wysokim poziomie. Też zobaczymy świetnych sportowców, naszych lokalnych i zwłaszcza w walce z wieczoru nasz lokalny bohater Dawid Ćwik zmierzy się ze Stipe Bekałaczem, swojego czasu naprawdę mocnym zawodnikiem KSW, tak? Także mówię, idziemy do przodu sportowo i myślę, że będzie dobrze. No właśnie, powiedziałeś ważną rzecz, że ci młodzi opolscy sportowcy, bo zaprezentowali się świetnie młodzi bokserzy Odry Opole właśnie w tej pierwszej części rywalizacji, w tej pierwszej gali, to też był taki chyba dobry impuls dla tych pozostałych, żeby zobaczyć, że ci koledzy mogą odnosić sukcesy w ringu. No tak jest, tak jest. Teraz to motywuje. Tak, jesteśmy teraz u nas w klubie. Młodzi patrzą na większych, więksi na jeszcze większych i to ma tak się napędzać, tak? Także mówię, no, mamy bardzo duże grono grup zawodniczych, więc jedno z drugim współgra i się napędza. Także no, jest zamierzony cel. Powoli, powoli do przodu cały czas do przodu idziemy. Tak jak powiedziałeś, gala będzie na pewno miała świetny charakter, jeśli chodzi o wydarzenie. Natomiast powiedz nam teraz o wydarzeniach sportowych, jak będzie wyglądał rzeczywiście, jak będzie wyglądała ta karta walk, o której się mówi, bo ona jest podzielona na dwie części. Tak, tak. Jest karta wstępna, gdzie będą walki w boksie olimpijskim. I tutaj jest fajna niespodzianka, bo tu będzie taki mini mecz OKB Odra Opole kontra Anakonda Łódź, czyli trzech zawodników z Odry Opole zmierzy się z trzema zawodnikami, oczywiście w osobnych walkach, czyli taki swoisty mini mecz. Do tego dwie walki w K1, semi pro MMA, także zobaczymy wszystkie dyscypliny praktycznie jednego wieczoru, no i potem główna karta walk, mocne walki, fajni sportowcy. Walki w MMA, walki w K1, no i w boksie zawodowym, tak? Także zobaczymy w większości walk bohaterów z poprzednich gal, plus kilku nowych zawodników, którzy się u nas gdzieś pojawią, tak? Także no, naprawdę będzie na co patrzeć, tak? W wadze ciężkiej zobaczymy, w super ciężkiej, w boksie zawodowym, zobaczymy Bubu kontra Flintstone, to jest prawie 300 kg w ringu. Walka wieczoru MMA, Joker kontra Stipe, mega winda dla Jokera, tak? Naprawdę zwycięstwo ustawia go od razu gdzie indziej w rankingach, bardzo wysoko, tak? I na to też liczymy. Mateusz Dziedzic, nasz bokser, tak? Także w boksie zawodowym, ma mocnego rywala z rekordem 2-0, też zawodowo walka w boksie. No naprawdę, no będzie na co patrzeć, tak? I mówię to głównie nasi zawodnicy, lokalni, wychowankowie, generalnie klubu Odry Opole, także miło. Też pewnie i Lewy Prosty i cała gala w Opolu też została zauważona w Polsce i z tego też powinniśmy się chyba bardzo mocno cieszyć. Myślę, że tak. Pierwsza gala, a już gdzieś tam o nas słychać, no porównuje się naszą organizację do takiej najlepszej w Polsce organizacji, tak? Także mówią to wszyscy, mówią to nie tylko trenerzy, mówią to zawodnicy przede wszystkim, startujący. Bo na to zwracamy bardzo dużą uwagę, no bo mówię, jestem odpowiedzialny tutaj za kartę sportową. Sam jestem jeszcze sportowcem, czynnym bokserem, więc wiem, jaki to jest ciężki kawałek chleba i staram się, żeby to zawodnicy odczuwali, że naprawdę to jest sport i się dba o nich. Także idziemy do przodu, myślę, że Opole będzie słynne z Lewego Prostego i za Szygal. Czy jeszcze gdzieś w głowie od czasu do czasu wracają ci jak na filmie te momenty z pierwszej gali Lewy Prosty w Opolu? No tak, tak, na pewno to było bardzo fajne przeżycie dla mnie, prawda, emocjonujące. No i powiem szczerze, że no nie mogę się doczekać drugiej edycji tej gali. Wnioski, doświadczenia, no i ten okres przygotowania między pierwszą a drugą galą, jak wyglądał dla ciebie? Okres przygotowawczy na pewno bardzo dobrze był przepracowany, był na pewno obóz bokserski, który mieliśmy. Na pewno dużo było pracy nad oczywiście tlenem, nad techniką, no i oczywiście na podejściu do przeciwnika, do bliskiego dystansu. Myślę, że był przepracowany dosyć, że tak powiem, procentowo, więc mam nadzieję, że będzie dobrze na następnej gali. Mówisz, że przepracowałeś, to teraz te twoje najsilniejsze, najlepsze strony, to gdzie czujesz się najmocniejsza, z kolei tam, gdzie pracujesz w tej chwili najwięcej, bo no, zawsze jest to, się mówi, coś do poprawienia. No tak, zawsze jest coś do poprawienia, nie ma takiego momentu, żeby było dobrze, prawda, zawsze gdzieś tam coś można zrobić lepiej ewentualnie. No mam nadzieję, że teraz coś na tej walce pójdzie, wszystko tak jak było zaplanowane, a raczej tak jak pracowaliśmy przez ten cały czas od tamtej gali. No to myślę, że chyba wypada nam wszystkich zaprosić na galę tak naprawdę, bo przyznasz sam, że no... Powiedzmy sobie szczerze, było to ogromne wydarzenie w Opolu, chyba na wszystkich to zrobiło wrażenie, tak jak i na tobie, tak i pewnie na wielu innych kolegach, którzy byli na tej gali. No tak, tak, na pewno to było bardzo fajne wydarzenie, bardzo fajne przeżycie i ze strony publiczności, ze strony zawodników, więc no na pewno każdego zapraszam, którzy tam się bardziej, mniej interesuje sportami walki. No, w każdym razie na pewno będzie emocjonujące wydarzenie, jeżeli chodzi o nasze miasto Opole.